zbieram całość siebie i już nie pytam ciebie, jak się czujesz, mój świat wiruje. Ty mam nadziei, wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem. Sen zostanę, wiem, że będzie łatwiej. Będzie łatwiej. Wszyscy nasi przyjaciele, a w szczególności kochani, chciałam tutaj powitać na sali naszego dowódcę 12 pułku logistycznego. Witamy serdecznie. No który? No tam była mama. Bardzo się cieszymy, że byliście, że takie miłe uśmiechy od tych wszystkich pań. Możecie usiąść chwilę jeszcze. Bo wiecie co? Bo będzie bis, nie? Dobrze. Także siadajcie. Kochani, ładnie o niego poprosicie. Ej, to już, to nie, aha, nie, dobra. A dobra, bo później się nie dopchasz, dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo ładny gest, tak, dziękuję, ale lepiej to by było, jakbyście, kochani, wszyscy, zobaczcie, jak tutaj się tutaj dużo działo, tak? Mieliśmy i te piękne, wspaniałe schody, które nie są tanie, nie? Te obrazy, to wszystko to tutaj wisi, kochani, to robili nasi przyjaciele. Przyjaciele, którzy bardzo mi pomogli, w szczególności właśnie za te schody chcę podziękować Michałowi i jego tacie. Dziękuję serdecznie. To było moje marzenie i on to marzenie moje spełni. Nie wiem, zadziałać, żeby kobieta była szczęśliwa. No co, kochani, widzicie tutaj piękne moje damy. To są mamusie, wielodzietne. Wielodzietne, a jeszcze na scenę wychodzą, pięknie się pokazują, uśmiechają, pięknie się przebierają i jak widzieliście, dzisiaj naprawdę przełamały swoje lody. Przełamały, tak? Dlatego, że zmusiłam ich troszeczkę do takich dziwnych ubiorów, jak to dzisiaj tutaj wyglądało. Ale chyba się podobało, co? Ładnie było. Były naprawdę seksowne, dlatego ten koncert. Dlatego ten koncert był raczej 16+. No, ale to nic. Dzieci też mogą, tylko że nic nie widziały, nie? Oczy zamykają i dobrze. Kochani, no co ja jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo bym chciała zaprosić tutaj na scenę swojego męża, Mariana, kierownika klubu wojskowego. Oraz mojego syna, ale chłopaki, dobra, poczekajcie, bo najpierw będzie ten bis, dobrze? Najpierw ten bis, a później przyjdziecie, już od razu po bisie przygotujcie się, tak? Jest też za sterami świateł. Widzieliście te piękne światła, pomagał mojemu synowi Dawid, ale mój syn dzisiaj tam siedział i on sam jak gdyby to wszystko tutaj ładnie pilnował ten sonek tekstu, bo to wiadomo, wzroka i tak dalej się zmieniały światełka, tak? No to co, ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że każda kobieta, która ma dzisiaj swoje święto, oczywiście jest przepiękna i dostanie dzisiaj od nas kwiatka. Każda kobieta, ta co siedzi tam, no, tak, każda, jak będzie wychodziła, to bierze sobie takiego fajnego, ładnego kwiatka do domu na pamiątkę od zespołu Majol i od klubu wojskowego i oczywiście w imieniu dowódcy 12 pułku logistycznego. Ja tak
się rozgadam, dobra, już kończę, już kończę. Chcecie pis na pewno, tak? Chcecie? Ja więcej może, no co, jeszcze chciałabym podziękować Madzi, chciałabym podziękować Kasi, które robiły choreografię. Chcę podziękować Karolinie i Paulinie, moje instruktorki, które ze mną pracują, są pracownice klubu wojskowego. Pięknie mi wszystko ze mną przystrajały i te schody w złocie, moje myśli, wszystko to jest ze mną. Dziękuję wszystkim, którzy się przyłożyli do tego, żeby ta scena pięknie wyglądała. I oni dziękujemy bardzo. Ja jestem od wspinania wszystkim. No dobrze, kochani, no to co, PiS przed nami. Także wy się już przygotujcie, tak? Proszę cały major, żeby sobie schodził już pomalutku w swoje miejsca. A wy, kochani, jak wam się podobało i byście chcieli nas wspomóc, bo pieniążki nam są bardzo potrzebne, ale oczywiście nie trzeba, ale jak macie, to fajnie. Skarboneczka będzie przy wyjściu. Wspomagacie właśnie nas tym, że o, możemy kupić kwiatki dla was, możemy te schody właśnie zrobić. Także to są pieniążki, które są nam potrzebne na naszą działalność. Każda złotóweczka idzie tutaj właśnie w te piękne moje postaci i tą piękną tutaj scenę, która jest wspaniała. Mimo tego, że jest malutka, nas jest dużo, jak widzicie, ale sobie poradziliśmy. Podobało się? Dostałam kontrakt i zaczęłam pisać teksty na Shakespeare.